To, co mówimy, nie jest, tak jak oni twierdzą, agresywne. To, co mówimy, to jest obrona status quo i chęć obrony naszej wolności. Dam kilka jeszcze przykładów, co nas czeka, jeżeli zrealizowany zostanie program rewolucjonistów spod znaku tęczowego, spod znaku czerwonego i spod znaku czarnego. W świecie zachodnim, w którym ich program został zrealizowany, organizacje chrześcijańskie, które są wierne nauczaniu Chrystusa, nie mogą już współpracować z publicznymi instytucjami. Dla przykładu w Anglii, katolickie ośrodki adopcyjne, które nie chciały oddawać dzieci parom jednopłciowym, musiały się pozamykać, ponieważ zostało ustanowione takie prawo, że albo współuczestniczy się w złu, czyli w przekazywaniu dzieci parom homoseksualistów, albo nie można w ogóle prowadzić tego typu działalności. Jeżeli ktoś publicznie wyraża poglądy konserwatywne, nazwie grzech grzechem, nazwie zboczenie zboczeniem, stwierdzi, że homoseksualizm nie jest normalny, naturalny i nie powinien być tak traktowany, blokowane są mu możliwości wystąpień, blokowane są mu możliwości awansu. Dla przykładu w Unii Europejskiej, jeden z włoskich chadeków, który wyrażał konserwatywne poglądy, tylko za to, że nie chciał zaprzeczyć swoim poglądom, został zablokowany jako kandydat do Komisji Europejskiej, a był to chadek poprawny politycznie, prounijny. Idąc dalej, systemy edukacji są przekształcane. W systemach edukacji już w tej chwili na mocy konwencji stambulskiej, której nasz rząd, rząd naszego kraju, nie wypowiada, mimo że od 5 lat mógłby to zrobić. Nic by nas to nie kosztowało. W przeciwieństwie do regulacji w Unii Europejskiej, gdzie byłyby koszty polityczne. Wypowiedzenie konwencji stambulskiej nic by nas nie kosztowało. A już ona nakłada na nas w tej chwili obowiązek, żeby w szkołach na wszystkich poziomach uwzględniać treści tak zwane równościowe, gdzie dobrze wiemy, że nie tylko chodzi o feminizm, ale także o tą ideologię tak zwaną LGBT. Idąc dalej, dochodzi do absurdów takich, że ideologia coraz dalej idąca, czyli transgender, prowadzi do normalizowania transseksualizmu. W ostatnich dniach, kiedy wywiady były w sprawie tego pana zatrzymanego z drugiej strony do aresztu, czy ma iść do aresztu dla kobiet, czy dla mężczyzn, udzielał wywiadu profesor Lew Starowicz, najpopularniejszy chyba polski seksuolog. I on powiedział w tym wywiadzie, że już w tej chwili w polskim środowisku naukowym odchodzi się od nazywania transseksualizmu transseksualizmem, od traktowania go jako zaburzenie i będzie to traktowane jako nowa forma tożsamości seksualnej, tak zwana dysforia płciowa. A więc już wchodzi nowomowa, jak w czasach komunizmu, żeby nie można było wypowiadać tradycyjnych poglądów, będzie się zmuszać ludzi, którzy będą chcieli mieć pozycję naukową, żeby posługiwali się nowomową. Idąc dalej, za traktowaniem transseksualizmu jako czegoś normalnego, naturalnego, godnego pochwały być może nawet, i za zmianą programów nauczania idą eksperymenty na dzieciach. Eksperymenty na dzieciach, których w Anglii przestraszyli się już nawet lekarze, które kończą się sporami przed sądami, sporami pomiędzy rodzicami. Znane są sprawy, jeśli na przykład jeden rodzic uważa, że dziecko ma być transseksualne, drugi nie, spierają się o co do tego, jak je wychowywać, i ten z rodziców, który wygra w sądzie, ma prawo dziecku podawać hormony blokujące rozwój płciowy po to, żeby później je przeoperowywać na inną płeć. Co ciekawe, szczególnie często okazuje się, że w Anglii takie techniki stosowane są wobec dzieci z problemami psychologicznymi, które mają często podłoże zupełnie inne niż seksualne. Krzywdę robi się dzieciom w majestacie prawa. To już nie jest tylko walka ideologiczna. To jest walka o to, czy mają być prawnie dopuszczalne i wspierane i finansowane, a lekarze zmuszani do współuczestniczenia w tym, eksperymenty na ludziach, eksperymenty na dzieciach, które kończą się kalectwem na całe życie. Jest w internecie wiele świadectw nierelacjonowanych w Polsce. Zachęcam media głównego nurtu, żeby zaczęły to relacjonować. Świadectw osób, które poddały się operacji tak zwanej zmiany płci, która nigdy nie będzie zmianą. Można się co najwyżej okaleczyć, poprzebierać, zrobić sobie szereg operacji plastycznych, ale nie zmienić się swojej płci, którą się dostało biologicznie. I te osoby później tego żałują. Tylko media nie dają głosu tym osobom. Nie mają szansy opowiedzieć swojej dramatycznej historii. A ci ludzie, opętani przez sprzeczną z biologią, ze zdrowym rozsądkiem, sprzeczną z tradycją cywilizacji zachodniej, opętani przez to szaleństwo, chcą to wspierać. Z
znajdują każdy pojedynczy przykład, żeby uzasadniać to szaleństwo i przedstawiać jako normalność. Idąc dalej, ci, którzy walczą o realizację tej rewolucji, zmierzają do tego, żeby nie można było spokojnie wyjść na ulicę, żeby propaganda tego rodzaju grzesznego stylu życia, zaburzeń seksualnych była niemalże wszechobecna. Jeżeli popatrzy się, jak wyglądają marsze ruchu LGBT w Europie Zachodniej, to są sytuacje obsceniczne. To są nadzy ludzie, to są ludzie udający kopulację. To nie jest przypadek. Chodzi o to, żeby zmusić ludzi mających podstawowe wyczucie moralne do zgody na to, żeby spacyfikować wszelki opór, żeby złamać opór konserwatywnej na Zachodzie mniejszości, a w Polsce ciągle większości. Ja od lat mówię, że jeżeli nie powstrzymamy tej rewolucji ideologicznej na wczesnym etapie, to na późnym etapie może się to już nie udać. Apeluję do wszystkich, wyciągajmy wnioski z tego, co działo się i co dzieje się w świecie zachodnim. Zło, które nie podlega ograniczeniom, staje się coraz bardziej zuchwałe, staje się coraz bardziej agresywne, staje się coraz bardziej bezczelne. Każdy, kto wie cokolwiek o narastaniu totalitaryzmów, narastaniu niebezpiecznych ideologii, o tym, jak dochodziło do różnych zbrodni, jak dochodziło do ludobójstwa, wie, że zawsze ma to strukturę narastającą. Zaczyna się od drobnych rzeczy, od dopuszczania nienawiści w niewielkich rozmiarach, a później nie ma już tego, jak zatrzymać. Zatrzymajmy ich na wczesnym etapie. Niech pozostaną swego rodzaju ideologiczną sektą. Niech pozostaną skrajną lewicą. Niech mają swoje miejsce na marginesie polskiego życia społecznego, najlepiej poza parlamentem. I nie dopuśćmy do tego, by kształtowali, tak jak już się to stało w Warszawie, w Gdańsku, w niektórych innych miastach, programy samorządowe. Nie mówiąc o programie działania instytucji państwowych. A udało im się już przechwycić instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan Bodnar, który właśnie kończy swoją kadencję, jest całkowicie rzecznikiem ich sprawy. Udało im się przechwycić Urząd Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, który tylko ze względu na kalendarz wyborczy został przymuszony przez władze Platformy Obywatelskiej, żeby przyhamował z tą kartą LGBT, bo wiedzieliby, że nie mieliby szansy na wygranie wyborów. Teraz pewnie do tego wrócą. Udało im się już wdrażać tak zwane programy równościowe, antydyskryminacyjne LGBT w Trójmieście, gdzie już zaczął się zawiązywać ruch konserwatywnych rodziców przeciwko temu. I zobaczcie, co zrobił prezydent Andrzej Duda. Na finiszu kampanii wyborczej zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Przedstawił taki projekt. A tuż po wyborach ten projekt został wycofany. Już go nie ma. Kilka dni zaledwie minęło. Gdzie podziały się konserwatywne hasła Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Andrzeja Dudy? Wzywamy do ograniczenia prawem możliwości deprawowania dzieci w szkołach. A jeżeli ktoś chce swoje własne dzieci deprawować, to na pewno nie w szkole publicznej. W ogóle powinno być to niemożliwe, bo to jest robienie krzywdy. Natomiast z pewnością nie powinno być to nigdy wspierane przez państwo. Nadmienię jeszcze jedną rzecz. Jakiekolwiek konferencje, na których nasz punkt widzenia byłby przedstawiany, nie są możliwe już w tej chwili ani w mediach, ani na uniwersytetach w Europie Zachodniej. Europa Zachodnia nie ma już podstawowych wolności obywatelskich, takich jak wolność słowa czy wolność debaty akademickiej. Nie ma tego. Jeden z moich znajomych, który studiował w Anglii, wstał i podczas publicznej dyskusji na uniwersytecie zadał pytanie o liczbową proporcję w przypadku osób skazywanych za przestępstwa seksualne. I tylko za zadanie pytania został wygwizdany, wybuczany, inne osoby zabierające głos były usuwane z redakcji czasopism. Kiedy byłem w Oksfordzie kilka lat temu, przedstawiono mi, że jeden koleż jest konserwatywny, taki odważny. Wiecie, na czym to polegało? Na tym, że jako jedyny nie wywieszał tęczowej flagi. Chcecie takiej sytuacji w Polsce? Ja nie chcę. Już w tej chwili na Uniwersytecie Warszawskim, za bramą którego jesteśmy, ludzie o poglądach konserwatywnych, tradycyjnie katolickich czy narodowych mają pod każdym względem utrudnione działanie, utrudnione awanse. A tak jak tutaj mówił wcześniej kolega, który studiuje na tej szkole, na tym uniwersytecie, lewica skrajna, lewica ideologiczna, lewica obyczajowa jest finansowana z pieniędzy podatnika. No jak to możliwe? Dlaczego ministrem edukacji szkolnictwa wyższego był wicepremier Gowin, który mówił, że w obronie skrajnej lewicy w tamtym gmachu są studia tak zwane gender, zorganizowane przez ruch feministyczny. I mówił, że się będzie rzucał rejtanem. A jak przyjechali obrońcy życia z zagranicy, na przykład Rebecca Kiesling,
tu na Uniwersytecie Warszawskim zostało zablokowane spotkanie z nią, mimo że jest prawnikiem i argumenty prawne chciała przedstawić do obrony prawa do życia. Na wszystkich innych uniwersytetach w Polsce także odwołano jej spotkania pod presją Gazety Wyborczej Skrajnej Lewicy. Jedyny uniwersytet, który ją wpuścił, to był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Czy słyszeliście o tych mediach? Czy słyszeliście, żeby minister Gowin rzucił się rejtanem w obronie wolności wypowiedzi dla ludzi o poglądach pro-life? Nic takiego nie miało miejsca. Dlatego niech klapki spadają z oczu, odróżniajmy pozerów, którzy udają konserwatystów, od konserwatystów. Przyjmijmy wreszcie bardziej postawę ofensywną, bojową, która pozwoli nam zwyciężyć z przeciwnikami ideowymi. Metodą ustępstw nic tutaj się nie wydarzy. To, co tam po drugiej stronie ulicy hałasuje, to nie rozejdzie się po kościach, bo oni są uskrzydleni poczuciem sukcesu wszystkich swoich ideologicznych towarzyszy z Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych. Także musimy widzieć rzeczywistość bez złudzeń. Musimy być przebojowi, musimy być przekonujący, musimy mówić otwartym tekstem o naszych poglądach i musimy zwyciężać, odwojowywać kawałek po kawałku, instytucja po instytucji, polskie życie społeczne. Wiecie, z czego oni korzystają? Oni korzystają z tego, że w okresie stalinowskim po II wojnie światowej wszyscy ludzie o naszych poglądach byli wywaleni ze wszystkich instytucji kulturalnych i naukowych. Po roku 89 nikt tego nigdy nie odkręcił. Z tego korzystają. Z przewagi instytucjonalnej. Z tego, że nie było dekomunizacji na uniwersytetach. Starzy komuniści wciągają młodych lewicowców i przedstawiają ich jako jakiś wyższy rodzaj oświecenia. A to ciemnota jest. To nie jest żadne oświecenie. To zabobon. To chamstwo. Po drugiej stronie pan, który być może mnie słyszy, pokazał obelżywe gesty. To chamstwo jest. Reprezentujecie niższą cywilizację. Reprezentujecie prymitywniejszą formę życia społecznego. Chciałbym też zaapelować do wszystkich, ponieważ oczywiście druga strona będzie przedstawiać, że my tu jesteśmy zgromadzeniem agresywnym. Chciałbym zaapelować, żebyście nie dawali im na to argumentów. Żebyśmy byli twardzi, nieustępliwi, ale żebyśmy nie dawali im nigdy argumentów poprzez fizyczną agresję. To są także ludzie, oni mają duszę, oni tak jak my zostali stworzeni przez Pana Boga, są pogubieni w tej swojej ideologii, ale wielu z nich może tą ideologię porzuci, przejdzie na naszą stronę. W tej kampanii wyborczej wśród moich wyborców spotkałem gościa, który działał w młodzieżówce SLD i przyszedł na naszą stronę, dziewczynę, która była w Poznaniu zafascynowana Biedroniem. Namówiłem ją na to, żeby wyszła publicznie i powiedziała, że zmieniła poglądy. Oni tak samo mogą zmądrzeć. Także proszę was, nie dawajcie im argumentów do ręki, że my jesteśmy agresywni. Zwyciężajmy twardo, zdecydowanie, nieustępliwie, ale nie stosujmy wobec nich agresji. To mój apel. Dziękuję bardzo. Marcin. Prezydent! 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 Odwołujemy, damy radę. Wierzę w to, że damy radę odzyskać instytucje. Wierzę, że nasze zaangażowanie przyniesie odpowiedni efekt. Poproszę jeszcze prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, Ziemowita Przebitkowskiego. Słuchajcie, bardzo krótko. Chcę tylko przypomnieć, że jeżeli spojrzycie w stronę bramy OW, to zobaczycie 3 namioty Młodzieży Wszechpolskiej. My zbieramy tam podpisy przeciwko konwencji stambulskiej, aby...